no to ta tęsknota trochę przemija, a tym bardziej, że odbyje się w wnętrzach, będę w zawodach występował z księdzem biskupem w zawodach tych wewnętrznych. Gdyby przeze mnie. I nie, to już nie, oni będą oceniać. Kochany księże, kochany księże biskupie, dziękuję bardzo serdecznie za przyjaźń. Tak mogę powiedzieć, tyle lat idziemy razem na różnych miejscach i sprawdza się, dlatego też to mnie zobowiązuje, to mnie porusza. Nie tylko mnie, ale tych ludzi, którzy znają. Dziękuję za te pozdrowienia, fal eteru przez Radio Maryja. Obserwujemy z daleka Ciebie i widzimy tam. Ostatnio, kiedy był ingres do łódzkiej katedry, kolejny nasz serdeczny przyjaciel, ksiądz biskup Marek Jędraszewski. Także Łódź jest nam tak bardzo bliska, prawie jak nasz dom. I wszędzie tak jest. Dziękuję Ci za tę obecność, za to, że jesteś, że znalazłeś czas. Zostawiłeś to wszystko. To nie są słowa parole, to są konkretne czyny, czym się zobowiązamy. Mógłbym mówić bardzo długo, ale czas minie. Mam nadzieję, że zostanie milczenie, które jest wiadome Bogu samemu. Mogę tylko powiedzieć, że ci ludzie modlą się za Ciebie, wspierają Ciebie, przesuwając paciorki różańca. Zawsze idą te modlitwy, wołania, bo Ci błogosławi i jesteś oczekiwany. I dziękujemy za Twoją obecność, za to Boże Słowo, posługę, za Twoje błogosławieństwo, które nas umocni na tej drodze naszego wędrowania przez doczesność do Bogu Ojca. Nie sami, ale z Tobą, która tu króluje i która wyprasza na łaski. Jesteśmy tylko dlatego tak liczni. Podkryliśmy moc daru i łaski, które otrzymaliśmy i za które jesteśmy wdzięczni. Bogu, Tobie, Matce Najświętsze i tym wszystkim, którzy są tutaj. To tylko tyle jest uściskiem. Kochani, obok tego za mną stoi kolejny ktoś, bardzo nam bliski, znacie też, może nie tak bardzo, ale kilka razy już się wierzył, że tutaj stanie po prawdzie rekolekcji, że będzie prowadził jeszcze inne posługi, ale na razie wszystko to jest w sferze czekania. Mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy i stanie też kolejny złotousty, mądry przez stary ksiądz. Profesor dr Paweł Łobaczewski, psycholog, wykładam na Uniwersytecie Uniwersytecie Szczecińskim, w naszym paradyżu. Także są tutaj studenci Gorzowa, w różnych uczelni, tam się z nim spotykają, stoi za moimi plecami. I wykłada w Gruzji i we Włoszech, uczy tych języków, naprawdę dobra znajomość, mogę wam powiedzieć. Bóg mu dał. Uczeń przerósł mistrza. No już nie będę mówił, przerósł, naprawdę, jestem pokorny. Dlatego księże Pawle, drogi, kochany, dziękujemy. A tym bardziej z kolegą z rogu, z księdza Karola Watyckiego, który jest z nami tutaj. Cieszymy się obecnością, życzliwością. Uciekasz od daleko od nas, ale duchowo czujemy, że to jest zawsze z nami, jest z nami. Mamy że też nadzieję, że się doczeka. Dlatego też ekscelencji księdza Pawła i sam we własnej osobie mszę odprawiamy za was, kochani. Za tych, którzy odeszli, kapłanów, proszę ogarnąć wszystkich, którzy byli was, z których macie wdzięczność. I za was wszystkich, którzy jesteście dzisiaj, przyszliście Matce Bożej podziękować. Biorę do was za nimi wszystkimi. Szczególnie za tych, modlimy się, których tutaj nie ma, którzy gdzieś jeszcze pogubili, chodzą po bezdrożach. Smutni, załamani, nie wiedzą, że szczęście jest w ludzkim sercu. Dlatego też nie mieć, ale być stanowią człowieku, a szczególnie być w Chrystusie. Dlatego też w takiej intencji stajemy tu przy ołtarzu i składamy wszystkie wasze intencje, które z którymi przyszliście z daleka i bliska, by uczcić naszą Matkę i Królową. Szczęść Boże.